Moi mili, kandydaci na prawdziwych mężczyzn, chciałbym wam dziś przedstawić taką maleńką zasadę. Maleńka zasada polega na tym, że człowiek nie odzwyczaja się od picia alkoholu przy użyciu wznoszenia toastów. Czyli jeżeli ktoś ma zamiar przestać chlać, to nie świętuje tego swojego zamiaru przy użyciu dużej ilości alkoholu, przy użyciu małej ilości też nie. Kochani, ja wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia dla tych, którzy się już napili, ale dla tych, którzy się jeszcze nie napili, to chciałbym wam powiedzieć, że tu jest dużo głębsza idea. To znaczy, jeżeli nie świętuje się abstynencji przy użyciu alkoholu, to również nie należy słuchać doradców, którzy bardzo mądrze doradzają, a sami się do tego nie stosują. Czyli na przykład, jeżeli jakiś dobry, serdeczny przyjaciel radzi ci, żebyś źle traktował swoją żonę, a jego małżeństwo nie jest szczęśliwe, to nie korzystaj z takiej rady. Lub w drugą stronę, jeżeli ktoś radzi ci, żebyś swoją żonę traktował z atencją, bo on tak robi i właśnie się rozwiódł, to też nie słuchaj.